z prawej strony, tam musimy poszukać objazdu. Spuszczamy się na linach. Podjeżdżaj. Nie no, jedziemy dookoła jakoś. Chyba, że po tamie Bobrzej by przejechał. Ale nie, chyba z prawej strony. Ale to w ogóle świeże jest, zobacz. To było niedawno zbudowane. Tylko coś popierdolili. Rura im nie wyszła tam, gdzie trzeba. Bo to ta rura zmyła tą drogę. Dobra, idziemy zobaczyć. Którędy? Idź zgaś, bo masz mało wachy. Ta. Tu okładka jest nawet, ty. Nie. Nakłada? Nie. Ale co oni z tą rurą, kurwa? To jakaś bzdura jest. Kto to, kurwa, zrobił, ty? Ale przygoda. Ale tutaj przejście jest, także tu przejedziemy, no. Z tej strony przy drzewie. Tam gdzieś po krzaciorach. Trochę będzie tu, widzę, wiesz, walki w terenie. Tam pod drzewem trzeba przejechać. Tam zaraz, okej. Chyba, czekaj, idę jeszcze, wejdę do rzeczki na dół. Tu jest fajnie. Ta, jestem po drugiej stronie. Tu jest łagodnie. Tędy zjedzie. U, a tu kurwa miękko, ty. No właśnie. Żeby się nie zajebali. Z tej strony. Czy tu stromo? O kurwa, jakie pokrzywy. No dobra, stromo. Wlazłem w błoto. No dobra, jest jakiś plan. Martuś, jedziemy. Jest plan. Idź tam z kamerką. Ponagrywasz. Tu było najłagodniej chyba. No, zejdę, niech będzie. Weźmiesz tę gałąź, czy to drzewko tu rośnie? Drzewko rośnie. To rośnie. Blokadę włączałeś? Nie! Kurwa, jakie pokrzywy! Fu, gdzie w mordę, no! Tam cię poasekurujemy i tego Arka. Więc czekajcie, ja wrócę. Dobra. Poczekaj! No jest, stromo, nie powiem, że nie. Czekaj, Bartek już idzie. Tu zapytam. Najlepiej, tu najlepiej, nie? Weź tam iść go z tyłu, łap za ser. To też jak go łapać, będzie się czuł bezpieczniej. Uważaj. Dobra, zejdź składa teraz. Zejdź składa. I bardziej tu do prawej, tu. Mocno, 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 bo cię nie zmieścisz tam. O kurwa. Dobra, zjechał. Kładę cię rzuciłem pod koło, żebyś nie miał za łatwo, braciszku. Na której ty strony idziesz w ogóle, kurde? No dobra, weź tam tego patyka, bo zobacz, o antenkę się zaczepił. No, pikuś, kurwa, ale oczy wielkie. Jak siedzisz na górze, stoisz to. Dobra, pięknie, poszło. Tylko mnie nie ubłoć teraz. No. Dobra. O. Benzyny nie ma, bo zjechał na boku. No taka tam, słuchajcie, przeszkoda, no. No nie wiem, co oni z tą rurą chcieli zrobić, ty, bo to bzdura, to widać, że to było niby zrobione już. Bo tą rurę tak wjebali, zrobili barierki, przejazd, zasypali i chuj. Ale te barierki są jak nowe, kurde, tam. Normalnie asfalt tu dochodzi. Zmiana nawierzchni, zakaz wjazdu, drzewa w skrajniu, most w złym stanie technicznym. Jaki most? Kurwa. Jaja se robią, mostu nie ma. Kurwa, w złym stanie. Gdzie my jesteśmy, do diabła? No dobra. To jedziemy.
O, co tu jest? Patrz, strażnik jakiś. Totem. Kurwa, tu ludojady jakieś, ty. To jacyś te, zobacz, diabeł. No, zobacz. Tutaj jakiś... To tam jest coś, to jest ten. To jest, no, poganie jacyś. Ludzi jedzą tam. Jeszcze nie wiedzą, że diabeł tam czeka, bo tam diabeł mówi właśnie dobranoc. Fajnie i fajne przygody, kurde, naprawdę były dzisiaj. Jest tutaj. Ciekawe, co jeszcze nas czeka, bo jeszcze mamy kawałek. Ty zobacz w ogóle, jaka droga fajna, nie? Wybrana tutaj. Aha! Bajeczka, taka naprawdę, powiem ci, ten wyjazd taki przygodowy, fajny. O, widzisz, i tu droga jest. Po prostu rolnik wyorał tam. Jest droga? Jest droga. O! Zobacz, jaka autostrada. W kukurydzy. Fajnie wygląda, patrz, strażniczka zrobiona na dziki. Rezerwa. To i tak zrobiłeś 120 km na zbiorniku, to powiem ci, że nieźle. Kałuża, uwaga. Z silicami, więc nie ochlapcie się. O, widać, patrz, widać Wysoczyznę już przed nami. Wyobraź sobie, że wjedziemy na 200 metrów nad poziom morza. No, serio mówię. O, domek na wsi, jakbyś chciał kupić, zobacz, stoi. I kurwa, samochód tu jedzie, ty. A, tu już mieszkają gdzieś. Przed nami, ale ładny widok już jest. Kopię w gary i bomba, najedzeni. Bo kurwa, mięcha się nażerli. Możemy jechać prosto i w lewo. Dobra, pojedziemy inną drogą, żeby tu nie stać w korku. Dobra. O, akurat tu droga dla kładów jest właśnie. O, tu pizzeria, widzisz. O, jaki chłodek miły. O, widzisz, tu w cieniu byśmy tu siedzieli, elegancko. Dobrze jest. Nażarłem się, kurwa, aż mi niedobrze. No, taki powiem ci, ta kebabownia to nie była pierwszej jakości kebabownia. Nie, wiesz co, jednak ja lubię kebaba, ale jak jest dużo zielska, nie? No, musi być zielenina i musi być kebab, nie kurde, no. Kebab z kurczaka, to co to za kebab, no? No, jest to tak, trochę nie halo. O, jaka fura. No kurwa, to jest minivan, kurde. Zarejestrowany jako samochód, ten motocykl chyba, bo tablica tylko jedna. Ty, no to jest... O, to. To było pół... Na Kamila. Pół samochodu to było. No. Uwaga, ścigun. Mały to mały. No. Ale ścigun. Z prawej strony terenowa. Mało terenowa, ale cztery koła ma. No, Honda to mocno mało terenowa jest. Dzieciątku trzeba pomachać. Pomachałem. Taki zadowolony. No dobra, to już przejedziemy całe stare miasto, jak tak. No ja tu jeszcze nie byłem, to co mogę pojeździć. No. Już jedziemy lansem, to jedziemy. No, jakie nowe romeciki stoją, widzisz? Routerki. Dzwonią. W jakim celu? Pasłęku! Musimy jechać przez bramę, bo to wszystko za murami. Lance Bans był. No, ja się zastanawiałem, co tam na tej górze jest, a tam kurde starówka. No to jedziemy w krzaciory. No i przed nami zobacz, jaki widok. Nasza Wyszoczyzna się kłania. Cel podróży blisko. Jakaś jest przejazd. Czynny. Tak mam kilka kilometrów, to wiesz. Dobrze jest. Fajna dróżka. Powiem ci, taka podkopana, kurde, nieźle tu wygląda. Zobacz. No, to jest gmina, więc musi być przygotowana. No kurde, zobacz, jakbyśmy wjeżdżali, kurde. W tunel. Normalnie otworzę szybę.
Oho, zobacz. No. No, fajnie wygląda. Fajnie, nie? A, szczepkami po oczach. Szczepkami po ślepka. O, a tu droga z boku. A tam było fajnie. Ty dawaj, tu podjedziemy na krawędź, to zrobimy zdjęcie telefonem. Ale widoczek, co? No. No. Zostańmy tak, patrzmy wszyscy tam. Chodź, komuś też stań tutaj. Proszę państwa, i tam fajnie. W tych krzakach, ten Ząbka ryje gdzieś w krzakach tam. Stańmy razem tutaj tak bliżej, to będzie fajne ujęcie z tej kamerki. Ona jest ten. Z niej jest, zdjęcia się robią, co 5 sekund. Ale tam się kurzy, co? No. No. No fajnie zrobię. Poziom baterii 15%. To jest ostatni. Czy przejechali, pojechali dalej, nawet byś nie wiedział, że taki widok miałeś. Nie. O. To razem teraz, tak? Jedziemy jakoś tak, żeby było widać. Będzie widać w ogóle. Ja już tam, jak woli, no. Znowu jesteśmy na drodze kładowej. To pewnie tutaj, co? Tak, tak. Wiedział, to byśmy tankowanie może tu zrobili. Chyba tu, Wilejewko, gospodarstwo. No. Konie czuć. Jo. Dzień dobry. Dobrze trafiliśmy? Dobra, co? Na razie tu z boku postawimy, dobra? Ta-da! To dojechali. Ja cię spierdzielę. Po szczęście niepojęte. Fajnie. Powiem ci, fajne miejsce. Naprawdę. I w środku bardzo ładnie, nie? Nowy, wyremontowany budynek. O, super. Czy tutaj posiedzieć? A nie, chyba tam posiedzimy, bo ognisko nam uszykowali, nie? Na tym. Ekstra. Kurde. Tu trzeba wyjazd składowy zrobić jesienią taki, wiesz. Tutaj naprawdę jesienią taką, późną jesienią, wiesz. Zrobić, nie? Na ty. No ty co, to takie krzesełko tam jak zdjęcie mu trzeba zrobić, ty. Normalnie. Tu nie wyszedł, to nie to cośmy widzieli, co? Nie, nie, to nie widać, nie, nie oddaję te zdjęcie fajnie. Jednak, wiesz. Na ty. O, tu nad statkiem. O, tutaj stoją nasze kładziki. Ale ładnie. Zachód słońca. Ciekawe, to wszystko to, i to chyba ich te konie wszystkie. No, nie widać tego widocznie. Nie masz koni? Wiesz, motocyklista, minimalista. No tak. Ale ładnie. Rewela, idę jeszcze pokażę wam nasz pokój. Ja wziąłem sobie dresik. Ja tylko żałuję, że nie wziąłem żadnych klapek. No, ja też. Kurde. Martuś się pytała o klapki, ale... Słuchajcie, cały ośrodek nasz to jest nasz pokoik. Zaraz was oprowadzę po reszcie o pokoi. Fajnie. Generalnie miejsce żaje biaszcze. O. To jest stadnina koni. Idę sobie w skarpetkach. Jesteśmy tu zupełnie sami. Na zewnątrz tylko są jacyś ludzie z obsługi i coś tam. Ale tu jesteśmy sami, zobaczcie, o, i mamy tak, do dyspozycji, to pomieszczenie też całe nasze, fajnie tu chłodno, tak ogólnie to w ogóle cały czas te, cały czas było gorąco, nie, i tu widoczek, możemy sobie wyjść na zewnątrz, o pięknie, o, tam koniki, świetna sprawa. O. I zaraz sobie pójdziemy na ognisko. Nie ma żadnych gości. Wszyscy wyjechali, bo koniec wolnego. Wczoraj było święto, dzisiaj nie jest święto.
a my zrobiliśmy sobie tripa. Szkoda, że nie przyjechaliście z nami tutaj, ale jeśli nie możecie, no trudno. Tak po prostu wiem, że to jest w tygodniu. Trip miał być od wczoraj, ale pojechaliśmy do Roberta na ślub. Także miał być trochę taki dłuższy weekend, ale nie ma później terminów, żeby zrobić taki trip. Także jeździmy teraz. Jest super. Wysoczyzna Elbląska. Jesteśmy. Żeby wam nie skłamać, to właśnie idę. Rozpalamy ognisko i mam kiełbaskę. Zjemy kolacyjkę jakąś. Fajnie jest, już sobie siedzimy dłuższy czas. Opowiadając różne rzeczy. Lubię takie coś. O, już się ognisko jara. Arek, chciałem nagrać, jak Arek rozpala ognisko jednym tamponem. Uwierzcie mi, jednym tamponem. Normalnie. O, idą chłopaki. Nie zdążyłem nagrać, jak rozpalasz ognisko jednym tamponem. Ale jak się jara, ty. No kurde. Z czego te tampony robią w takim razie? Szok. Pięknie. Hello. No coście mnie wydelegowali tak daleko? No i tam, żeby wiem ładnie dla ciebie. Tak, ja chciałeś się zerować od nas. Zaraz sobie tu gdzieś ten. Masz, Martuś, ten. Najpierw napój. O, dobra. A tu się jara. Pięknie. Ty tam nie kładź, bo żeby pies przyjdzie. Nam opierdzieli. Księżyc widać nawet. Tam widzisz? Pięknie jest, pięknie. Halo, Martuś. Jutro jedyne ze 160 km trasy do domu. O, prawdu. Będzie się działo.